piątek w Jacksonville na Florydzie na gali ESPN Grzegorz Proksa zmierzy się z byłym mistrzem świata wagi junior średniej Sergio Morą. Dla Proksy będzie to drugi zawodowy występ po porażce z Gennadijem Golovkinem. W lutym wrócił na ring, miał walkę na przetarcie, potem doznał kontuzji dłoni. No i szykował się na ten czerwcowy występ od dawna. Długo nie znał swojego rywala. Początkowo jego obóz przymierzał się do negocjacji z Brianem Verą, ale propozycja walki dla Amerykanina z Julio Cesarem Chavezem juniorem pozwoliła całkowicie zapomnieć o tej koncepcji. To się zmieniło. Wybór padł na Sergio Morę, zwycięzcę reality show bokserskiego Contender, który jest pięściarzem niewygodnym, który też podobnie jak Proksa potrzebuje dużej wygranej. Obaj pięściarze robią sobie duże nadzieje, że zwycięstwo w tym pojedynku umożliwi im w najbliższej przyszłości walkę o Mistrzostwo Świata wagi średniej. No ale tak naprawdę w tej walce Proksa może mieć więcej do stracenia niż do zyskania, bo Mora to jest bardzo trudny, niewygodny rywal, z którym ciężko się boksuje i ciężko w ringu wyglądać dobrze. Nawet w przypadku wygranych ciężko go pokonać zdecydowanie na punkty. Mora nigdy nie był znokautowany. No a dla Proksy przy jego niekonwencjonalnym stylu to może być niewygodna walka. Obaj pięściarze zdają sobie sprawę, że nawet nie tyle ta możliwość walki o Mistrzostwo Świata, ale bardziej sens dalszego boksowania jest stawką i dla jednego, i dla drugiego. Dlatego właśnie ta walka może być bardzo ciekawa w ringu. Proksa najprawdopodobniej nastawi się na duży pressing od pierwszej do ostatniej rundy. Jak sam mówi, ma nie wyglądać w ringu dobrze, ma po prostu stłuc rywala. Myślę, że Sergio Mora ze swoim stylem będzie bardzo trudny do trafienia, ale gdy poczuje pressing ze strony Polaka, to będzie próbował odpowiedzieć tym samym. No i w ringu należy spodziewać się bardzo dużych emocji.